Jest taki dzień, jeden dzień, w którym nikną wszystkie spory. Szanowni Państwo, szanowni telewidzowie. Wyjątkowy dzień, Wigilia Bożego Narodzenia, Boże Narodzenie, gdzie spotykamy się wspólnie, aby z radością, nadzieją, życzliwością, ciepłem wyrażać naszą wzajemną troskę, życzliwość o sprawy rodzinne, sprawy osobiste, sprawy narodowe, gdzie wymieniamy swoje uwagi, ale również troszczymy się o naszych najbliższych. Pokazujemy, jak są nam bliscy, jak jesteśmy im życzliwi. Robimy wszystko, aby te chwile, które płyną z żłóbka betlejemskiego, były otoczone ciepłem, radością i życzliwością i miłością. Pozwólcie Państwo, że w tym wyjątkowym dniu, w tym wyjątkowym czasie złożę Wam najserdeczniejsze życzenia. Życzenia pokoju, radości, ale też nadziei. Nadziei na to, że Boża Dziecina, która leży w żłóbku betlejemskim, która przyszła po to, aby ubogacić świat, ale po to, aby dać światu pokój, radość i miłość, błogosławiła Wam. Niech ten czas, niech ten okres 2024 roku będzie czasem błogosławionym, niech ten czas będzie czasem nadziei, niech upływa w zdrowiu, w szczęściu, wszelkiej pomyślności. Niech będą same piękne dni Waszym udziałem, a Boża Dziecina niech podniesie swoją rękę i błogosławi w dobrym radach i w dobrym bycie.